Słuchajcie, jakiś czas temu był odcinek Mariaku Podcast, który nie do końca wyszedł o Jujutsu Kaisen. No i dzisiaj stwierdziłem, że stwarzał. Opowiem wam o innym anime, które jest podobne, bardzo porównywalne do Jujutsu, tylko że jest dla mnie lepsze. Pod pewnym względem, jakim to pewnie się domyślicie, chodzi o Demon Slayera, czyli Kimetsu no Iba. Na początek takie informacje podstawowe. Tak. Kimetsu no Iba składa się z jednego sezonu, który wyszedł już jakiś czas temu. Składa się z 26 odcinków, plus jest film, który trwa około 2 godzin. Plus niedawno wyszły pierwsze odcinki, chyba pierwszy odcinek drugiego sezonu. Ale ja czekam na drugi sezon, dopóki nie wyjdzie chyba całość. Jak wyjdzie całość, to obejrzę po prostu całość z siostrą. Także to jest pierwsza informacja. Druga. Ogólnie zarys anime polega na tym, że w Japonii w roku 1940, coś takiego, nie pamiętam dokładnie, możecie mi napisać, ewentualnie ja sprawdzę później. W Japonii są demony, które pożerają ludzi i są niektóre demony, które zmieniają ludzi w demony. No i jest chłopak Tanjiro, którego rodzina została zabita przez demona najpotężniejszego, a jego siostra zmieniona w demonicę. I tak, ogólnie anime jest bardzo fajne, bardzo ciekawe, ale takie rzeczy, które warto powiedzieć. Zacznijmy od głównej postaci Tanjira. O nim chciałem powiedzieć na początku, ponieważ jest to jedna z niewielu głównych postaci, która naprawdę jest fajną główną postacią. Porównując do Jujutsu Kaisen, to Itadori był spoko, ale całą robotę tam robił Gojo. To jest naprawdę jeden z niewielu głównych postaci, których da się lubić, których chcesz się widzieć na oczy. Bo no Itadori jest spoko, ale Gojo robi robotę. Eren to tak... Nie wiem, to jest różnie tam. Jeżeli chodzi o inne anime, które oglądałem, no to... Przylajcie, no to tam wiadomo, że to różnie też było. Ostatni raz, kiedy tak naprawdę główny bohater był dla mnie spoko, to był chyba na pewno Saitama z One Punch Mana i Kaneki z Tokyo Ghoul, ci dwaj. Inni też są spoko, ale zazwyczaj to inni też robią robotę. Tutaj jest tak, że inni też są zajebiści, ale tu jednak Tanjiro chce się go widzieć, chce się go oglądać, naprawdę. To co on przeżywa, to co się tam dzieje, to jest po prostu piękne, to co się dzieje. Ale takich z innych postaci bardziej znanych, no to bardziej lubianych, no to jest Zenitsu i Inosuke, z czego Inosuke jest po prostu wspaniały. To jest człowiek naprawdę cudo, to jest człowiek, który jest pojebany, który jest świetny. Genialny. Jest Zenitsu, który zalicza progres, ale szczerze dla mnie jest taki średniawy, ale jest okej. Okay. Jest jego siostra, która jest zmieniona w demona i która praktycznie cały czas spi, ma bambusa w ustach. Ale jest spoko. Są filary, ale o nich trochę później, ponieważ to jest tak, że jakoś tak pod koniec serii jest robiony proces, czy trzeba zabić Nezuko, czy nie. I tam się pojawiają filary, każdy walczy inną techniką. Jest z takich najbardziej znanych jest Shinbu, piękna kobieta. To jest, co ona miała? Ona miała, na pewno miała, czekajcie, ona miała motyla. Czekaj, to był filar motyla, tak. To miałka filar wody, ten biały pojebany filar, ja drugo nie lubiłem. Rengoku filar ognia, ale o nim też trochę później. Mitsuri filar miłości, jest też filar węża, filar skały itp. itd. Ogólnie fabuła jest naprawdę ciekawa, każdy odcinek chce się oglądać, naprawdę to nie jest tak jak jest Jujutsu dla mnie, że w momencie kiedy była ta inwazja szkół, znaczy nie inwazja szkół, co Boże, ta wymiana szkół to mi się tak to nudziło, ten akt był tak nudny, że ja nie mogę, tego się nie dało oglądać. 5 chyba odcinków Jujutsu Kaisen było poświęcony na tą zasraną wymianę szkół, która i tak zakończyła się tym, że przyszły demony. To się skończyło i żeby to dograć, wymyślili grę w baseball. Polecam. A tutaj tak nie ma. Tutaj to się dzieje i się dzieje. To się dzieje. Chce się to widzieć. I nie ma momentu, w którym
Ciebie by to nie interesowało, naprawdę nie ma. Inną dobrą rzeczą w tym anime są animacje podczas walk, naprawdę. Te animacje nadają takiego charakteru walką z demonami. To, co się tam dzieje, to jest po prostu piękne. To jest ogólnie pięknie narysowane anime, bardzo mi się podoba. Mogłoby być lepsze, ale na pewno jest to jedno z najlepszych narysowanych anime, jakie widziałem w życiu. I to jest też ciekawostka, że to jest to pierwsze anime, które mnie doprowadziło do łez. Ale o tym teraz, w sumie teraz no. Chodzi tu o film. Film, który polega na tym, że wysłannik głównego bohatera złego, czyli Kibutsujiego, opętuje pociąg, którym jeżdżą Rengoku oraz trójka bohaterów przez Nezuko. No i walczą z tym demonem. No i co się dzieje podczas tej walki? Doprawda demon tutaj pokonany, ale później pojawia się Akaza tak z dupy. Czyli jeden z też potężniejszych demonów zabija Rengoku, ponieważ ten nie chce dołączyć do demonu, nie chce zostać demonem. Rengoku umiera, ale ta śmierć Rengoku i to, jak został pokazany Rengoku w tym filmie, doprowadziło mnie do łez, że tak cudny człowiek umarł. Naprawdę, ja się chyba pierwszy raz popłakałem na anime wtedy, bo to, że na kreskówkach płakałem takich amerykańskich, no to było normalne w sumie. Na anime chyba nigdy nie płakałem tak stricte. Teraz. Na tamtej pory to się trochę częściej zdarza. No ale no, jednak takie rzeczy są piękne. Dla mnie cała seria jest naprawdę genialna. Jest to jedno z najlepszych anime, jakie widziałem. Co prawda mangi nie czytałem, ale mangą się chyba zajmuje moja siostra, ponieważ ostatnio dostała pierwszy tom. Więc może pójdzie to w jakąś stronę, że ona się tym zainteresuje. Zobaczymy. Dla mnie tak. Anime na duży plus o wiele lepsze niż Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen był dla mnie średniowy, ale to jest po prostu... To jest piękne anime. Wszyscy są piękni, wszyscy są wspaniali. Nie, dobra, nie wszyscy. Jest jedna postać, która obrzydza całe anime, czyli Yashiro, ale o tym wiecie, bo widzieliście film, że ocenia postacie z Demon Slayera, nie? Yashiro. Nie lubię go, ale zawsze w jakimś anime znajdzie się ta jedna postać, której nie lubię. Sorry. W tym przypadku jest to Yashiro. No kurde, tam to mówiłem, dlaczego go nie lubię, ale nie chcę się tu powtarzać. I to chyba tyle, co mam do powiedzenia o tym anime. Naprawdę ciekawe, jeżeli nie znacie, no to sobie włączcie. Bo jest nawet na Netflixie teraz oczy się znaleźć, nawet po polsku mieć Zabójcy Demonów. No i chyba tyle, co mogę więcej powiedzieć. Na pewno warto to anime obejrzeć, warto się zainteresować. Tam chyba podawałem ocenę w Jujutsu Kaisen, ale tu mi się nie chce podawać, bo tam chyba dałem 7 na 10, bo było ok, ale to, ale tutaj to byłoby chyba z 10 na 10, porównując to do tego, bo to do tego, to nie ma dla mnie podjazdu, szczerze. I to chyba byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie, jeżeli chcecie inne filmy o anime, to zostawcie łapkę w górę, ja się będę z wami żegnał, siema, elo.